godzinach porannych jednostki JRG Jawor zostały zadysponowane do wybuchu budynku wielorodzinnym. Do miejsca zdarzenia zostały również zadysponowane OSP Bolków, OSP Sady Dolne. Po przybyciu na miejsce okazało się, że w jednym z lokali mieszkalnych, to jest lokal jednopokojowy, doszło do jakiejś eksplozji. Nie był to gaz, nie był to żadna butla. Na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, co to było. Czekamy na grupę policji. Osób poszkodowanych w tym mieszkaniu nie było, aczkolwiek po ewakuacji małe dziecko i kobieta, czyli matka, profilaktycznie na polecenie ratownika medycznego zostali przetransportowani do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Mieszkańcy wrócą do domów dzisiaj? No jeszcze w tej chwili jest ewakuacja na zewnątrz budynku. Czekamy, już gazownia tutaj sprawdziła instalację gazową, czy nie została naruszona. I czekamy na inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli inspektor stwierdzi, że można ludzi wpuścić do budynku, to wrócą do swoich mieszkań. Jest również tutaj na miejscu zarządca budynku, jest pan burmistrz. Także będziemy dalej podejmować decyzję, co z lokatorami. W sumie ewakuowanych zostało z budynku 15 osób, w tym dwoje dzieci. Czy Sienkiewicza ewakuowani mieszkańcy mają gdzie się schronić? Tak, na chwilę obecną już jest zorganizowane miejsce. Jest to świetlica ośrodka pomocy społecznej. Tam zostaną umieszczeni. Natomiast już są czynione rozmowy z panią dyrektor zespołu szkół i placówek w Bolkowie. Dysponuje pani dyrektor internatem, miejscami noclegowymi. Tam też jest stołówka. Jeżeli będzie taka potrzeba i mieszkańcy nie będą, przynajmniej część z nich nie będzie mogła wrócić z powrotem do swoich mieszkań, na pewno zostanie im zapewniony nocleg i wyżywienie.